mam S23 Ultra i przedstawię Ci kilka wskazówek, sztuczek oraz ukrytych funkcji dotyczących zastosowań S Pena, aparatu, galerii oraz innych, które na pewno wykorzystasz. Więc zostań ze mną do końca, bo po tym materiale będziesz wiedział, jak lepiej wykorzystać swój S23 Ultra. S23 Ultra jest po prostu mistrzem w trzymaniu za baterii, więc jeżeli zmieniasz smartfon raz na kilka lat, to warto zadbać, aby bateria była w dobrej kondycji. Wystarczy, że przejdziesz do szybkiego panelu i aktywujesz tryb ochrony baterii, przez co ograniczysz ładowanie do 85%, zapewniając długotrwałą żywotność baterii. Jeśli posiadasz dodatkowo Galaxy Watch lub Galaxy Buds, to na ekranie startowym możesz umieścić sobie widget baterii, który informuje o poziomie baterii tych właśnie urządzeń. Przytrzymując palec w pustym miejscu na ekranie startowym, kliknij widżety i w zakładce Bateria przytrzymaj widżet ze statusem baterii i upuść go na ekranie startowym. Natomiast gdy Twoje urządzenia będą miały słabą baterię, to zawsze możesz je podładować swoim S23 Ultra. W przyciskach szybkiego panelu znajdziesz funkcję taką jak bezprzewodowe udostępnianie energii. A po jej włączeniu wystarczy, że na tylnej obudowie położysz urządzenie, które chcesz doładować. Jeżeli często grasz w gry, to jest taka fajna funkcja, dzięki której bateria w S23 Ultra nie będzie obciążona. Więc po rozpoczęciu gry podłącz ładowarkę, przejdź do paska powiadomień i dotknij, aby włączyć Game Booster. Teraz jak klikniesz w ikonę ustawień i zjedziesz trochę w dół, to zauważysz opcję Trzymaj zasilanie przez USB PD. Dzięki tej opcji energia będzie omijała baterię, aby bezpośrednio zasilić S23 Ultra, przez co nie będzie się przegrzewał i tracił na wydajności, a bateria nie będzie się zużywać ciągłym doładowywaniem. A teraz pokażę Ci kilka sztuczek, które zrobisz przy pomocy tego S Pena. Jeśli przejdziesz do kalendarza i klikniesz w ikonę ołówka, to będziesz mógł pisać po swoim kalendarzu. Możesz po prostu zaznaczać dni, opisać je lub być bardziej kreatywnym, użyć różnych trybów rysika i w fajnym stylu mieć zaplanowany miesiąc. Po prostu wybierz zakreślacz jasnym kolorem i zamaluj dni, które chcesz zaplanować. Następnie wybierz długopis ciemniejszym kolorem i napisz swój plan na jaśniejszym kolorze. A gdyby coś się zmieniło, to zawsze możesz wybrać narzędzie do zaznaczania i przesunąć na inny termin. Kolejną funkcją, która może Ci się przydać, jest wyodrębnienie tekstu w aplikacjach. Przejdź do menu poleceń, kliknij w plusa, aby dodać nową funkcję i wybierz Bixby Vision. I teraz, jak będziesz chciał wyodrębnić tekst w jakiejś aplikacji, to wystarczy, że przejdziesz do menu poleceń, wybierzesz Bixby Vision i najedziesz na tekst. Teraz wystarczy, że klikniesz w ikonę z literką T, a tekst zostanie wyodrębniony w zaznaczonym obszarze, który możesz sobie skopiować lub przetłumaczyć. S Pen ma również funkcję gestów i fajne jest to, że może posłużyć Tobie jako pilot do multimediów. Podczas oglądania filmu naciśnij przycisk, aby go wstrzymać lub otworzyć dalej. Słuchając muzyki, możesz użyć gestów w górę lub w dół, aby dostosować głośność. Jednym klikiem zrobisz zdjęcie, więc S Pen możesz wykorzystać do fotografowania, a gestami w prawo lub w lewo możesz poruszać się po swojej galerii. I jak widać, S Penem można więcej niż tylko pisać. Aparat w S23 Ultra w podstawowym trybie robi dość fajne zdjęcia, a stukrotny zoom można wykorzystać niczym lunetę do lepszej identyfikacji obiektów czy napisów. Natomiast jak będzie potrzebne zdjęcie w lepszej jakości, to przełączymy na proporcje w rozdzielczości 50 lub nawet 200 megapikseli, bo właśnie w tych proporcjach możemy uzyskać większą ilość detali. Więc żeby robić zdjęcia w tych rozdzielczościach, to za każdym razem po uruchomieniu aplikacji aparat musisz zmienić współczynnik proporcji na wyższą rozdzielczość. Ale jeżeli chcesz, aby tryb zdjęcia zapamiętywał ostatnio użytą rozdzielczość, to wystarczy, że w ustawieniach aparatu przejdziesz do zakładki ustawienia do zachowania i zaznaczysz opcję wysokie rozdzielczości obrazu. A jeżeli chcesz, aby aplikacja aparat otwierała się w ostatnio używanym trybie, to włącz dodatkowo opcję tryb aparatu.
Dobrze, teraz możesz bezpośrednio w aplikacji Aparat przejść do Expert RAW, gdzie możesz ustawić parametry takie jak ISO, ostrość czy długość naświetlania, dzięki czemu możesz otrzymać o wiele wyższą jakość zdjęcia i większe możliwości przy obróbce w programie graficznym. Możesz do tego wykorzystać darmową wersję aplikacji Lightroom i po prostu przesuwać suwakami, aby ożywić swoje zdjęcie. Po prostu sam będziesz pod wrażeniem, ile szczegółów jesteś w stanie wyciągnąć ze swoich zdjęć. Co więcej, znajdziesz tutaj również tryb Astrofoto, dzięki któremu będziesz mógł uchwycić rozgwieżdżone niebo. Wystarczy, że zamontujesz S23 Ultra na statywie, ustawisz odpowiedni kadr i wybierzesz jeden z trzech czasów naświetlania. Następnie z przechwyconego zdjęcia wyciągnij jak najwięcej, obrabiając je w programie graficznym, a uzyskasz niesamowity obrazek z rozgwieżdżonym niebem. Natomiast jeżeli chodzi o filmowanie w ruchu, to w S23 Ultra stabilizacja jest na wysokim poziomie. Wystarczy, że klikniesz w tę małą ikonkę przed filmowaniem, a Twoje nagrania będą płynne, nawet na nagraniu w biegu będziesz w stanie zauważyć, że jest ono bardzo stabilne. A teraz przejdźmy do aplikacji Galeria, bo tam jest kilka fajnych funkcji, które mogą Ci się przydać. Mając S23 Ultra nie musisz przepisywać tekstu ze zdjęcia. Wystarczy, że klikniesz w tę małą ikonkę z literką T, następnie zaznacz tekst i go po prostu skopiuj. Natomiast jeżeli przetrzymasz palec na obiekcie, to zostanie ono automatycznie oddzielone od tła. Możesz je zapisać jako obraz i wykorzystać jako naklejkę, uzupełniając jakieś zdjęcie. Co więcej, obie te funkcje działają również na filmach. Wystarczy, że zatrzymasz na odpowiedniej klatce, a następnie przytrzymasz obiekt lub tekst, to zauważysz te same opcje. W aplikacji Galeria możesz po prostu usunąć niechciane obiekty ze zdjęć w bardzo prosty sposób. Pod zdjęciem kliknij w ikonkę ołówka, przejdź do opcji i wybierz gumka do usuwania obiektu. Teraz po prostu dotknij obiekt, którego chcesz się pozbyć i następnie naciśnij przycisk usuń, a obiekt zniknie z Twojego zdjęcia. Natomiast teraz powiedzmy, że zrobiłeś zdjęcia, które okazały się nieco rozmyte lub brakuje w nich nasycenia koloru. Aby szybko to poprawić, możesz przejść do opcji i kliknąć w przetwarzaj obraz. Dzięki sztucznej inteligencji S23 Ultra poprawi ostrość i nasycenie, po prostu sprawi, że zdjęcie będzie lepszej jakości. Robiąc sobie zdjęcie w trybie portretowym, masz do wyboru kilka efektów tła. Ale gdy uznasz, że wybrałeś akurat zły efekt, to wcale nie musisz robić nowego zdjęcia. Wystarczy, że przejdziesz do tego zdjęcia w galerii i klikniesz zmień efekt tła i zmienisz na jaki tylko chcesz. Co więcej, możesz również dodać efekt portretu, rozmywając tło na zdjęciach, które zrobiłeś w zwykłym trybie aparatu. Po prostu ustaw suwak siły rozmycia na odpowiednim dla Ciebie miejscu. Jak widać, w aplikacji Galeria przy zastosowaniu odpowiednich sztuczek można fajnie przetworzyć swoje zdjęcia. A teraz czas, aby poznać kilka innych ciekawych funkcji. Gdy puszczasz muzykę z głośnika po Bluetooth ze swojego S23 Ultra i w trakcie chcesz pooglądać jakieś treści bez wyłączania muzyki, to przejdź do ustawień dźwięku, łącz funkcję osobny dźwięk aplikacji, a następnie wybierz aplikację, których dźwięk ma być odtwarzany tylko przez głośniki telefonu. I od tego momentu możesz słuchać muzyki z głośnika i jednocześnie przeglądać treści aplikacji, które wybrałeś, a ich dźwięk będzie wydobywał się z głośników S23 Ultra. Natomiast jak przytrzymasz ikonę trybu dźwięku, a następnie wyciszysz, to otrzymasz dodatkową opcję tymczasowego wyciszenia, której możesz ustawić, po jakim czasie S23 Ultra ma wrócić do poprzedniego trybu dźwięku. Jeśli oglądasz dużo filmów i denerwuje Cię te czarne oczko aparatu, to możesz przejść do ustawień wyświetlacza, kliknąć w zakładkę wcięcia aparatu i w tym miejscu możesz w każdej aplikacji ukryć aparat, przykrywając go czarnym paskiem. Kolejną dość fajną funkcją jest dostosowanie tła przychodzących połączeń. Możesz po prostu wybrać jakiś efektowny film i ustawić go jako swoje unikalne tło do wszystkich połączeń przychodzących. Ale to nie wszystko, bo jak chcesz, to możesz ustawić indywidualne tło dla każdego kontaktu. Wystarczy, że przejdziesz do edycji swojego kontaktu i dodasz tło połączenia. Może to być nawet nagrany przez Ciebie film. Po prostu wybierz jaki chcesz, a pojawi się on tylko wtedy, gdy ta osoba do Ciebie zadzwoni.
Inną funkcją, która może Ci się przydać, jest możliwość ustawienia kilku minutników jednocześnie. Powiedzmy, że dodałeś minutnik na 5 minut, teraz klikniesz w ikonę plusa, aby dodać kolejny. Możesz również każdemu nadać nazwę, aby wiedzieć, czego dotyczy, a jak przejdziesz do ekranu startowego, to pojawi się w wyskakującym okienku, które możesz przenieść w dowolne miejsce na ekranie. Następnie niedoceniana przez użytkowników funkcja, taka jak przypnij aplikację, która przypina aplikację do ekranu blokady, uniemożliwiając dostęp do przeglądania telefonu poza tą jedną aplikacją. Jeżeli tej funkcji nie masz aktywnej, to przejdź do lupki w telefonie i wyszukaj przypnij aplikację i ją aktywuj. Więc zanim komuś pożyczysz telefon, aby mógł skorzystać z jakiejś konkretnej aplikacji, to wystarczy, że przypniesz tę aplikację, a reszta telefonu będzie zablokowana. Przypięcie aplikacji może Ci również przydać się na przykład na zakupach, bo z racji tego, że ta funkcja działa na ekranie blokady, to nie musisz odblokowywać telefonu, wystarczy gest wybudzenia, aby spojrzeć na listę zakupów. A jak już będziesz chciał ją odpiąć, to po prostu użyj odpowiedniego gestu i odblokuj swój telefon. No dobra, teraz już wiesz, jak lepiej wykorzystać S23 Ultra, ale chętnie dowiem się, jaka jest Twoja ulubiona funkcja, więc napisz mi o niej w komentarzu, a jak chcesz poznawać więcej ciekawych funkcji, to koniecznie zostaw subskrypcję na moim kanale i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!